Co, Żerasku? To pomysł pańskiego syna. Zwłaszcza o jego książkach. Chyba o to mu chodziło. Nie jest pan pewien? Tego, co miał na myśli pański syn? Nie. Zna pan jego książki? Nie wiedziałem, że pisał. Bada pan zabójstwo Raska i nie wie pan, że napisał kilka ważnych książek o przestępczości? Było tak. Szedłem na lunch i kapitan zapytał, czy nie chciałbym wygłosić wykładu na uczelni. Zgodziłem się. Kazał mi zadzwonić do profesora Raska. Wtedy usłyszałem o nim po raz pierwszy. To było przed zabójstwem? Tak jest. Kiedy zginął, nie zainteresował się pan jego życiem? Miałbym przeczytać jego książki? Mnóstwo ludzi życzyło mu śmierci. Miał romans. Nie wiem, czy pan wie. Z żoną trenera. I na tym się pan skupił? Tak. Gadałem też z dzieciakami. Rozumiem. To oczywiste, że nie ma pan pojęcia, co jest grane. Bez urazy. Nie odrobię za pana lekcji, ale pokieruję panem. To jego książka o mafii z Nowego Orleanu. Niech pan przeczyta. A to skrypt o zbrodniach białych kołnierzyków w Kalifornii. Wiąże je z mafią i z praniem brudnych pieniędzy. Podaje nazwiska. To niebezpieczni ludzie. Grozili mu śmiercią. Niech pan nie zajmuje się tym, kto się z kim zabawia, tylko zabierze się do pracy. Facet zginął, bo za dużo gadał. Dziękuję za wskazówki. Ułatwił mi pan życie. Wskazał kierunek. Nie dowierzę, że idzie tak gładko. Mam pytanie. Myślisz, że jego rodzice byli spokrewnieni? Wiem, po kim pański syn ma głowę na karku. To lepsze niż seks. Mój syn ma niezwykle bystry umysł. Nie dostanie się jednak na Harvard bez mojej pomocy. Jest tak zdolny, że powinni przysłać po niego limuzynę. Niestety wciąż buja w obłokach. Ale albo zostanie najlepszym karnistą w kraju, albo połamie mu gnaty. Nie będzie potrzeby. Da radę. Oby. Twój ojciec jest bezwzględny. Chory człowiek. Nienawidzę go. Jego kumpel Cooper też ma łeb na karku. Myśli jednak, że będzie mistrzem, a gra w drugiej lidze. Dobry jest tylko w robieniu dziewczynom brzuchów. Uczelnia prosi, żeby jak najszybciej zamknął pan sprawę. Postaram się. Jeszcze jedno. Był pan w czwartek w Café Barrado? Jadłem kolację w restauracji Fredo w San Francisco z prokuratorem okręgowym i gubernatorem. Dziękuję bardzo. Pański wóz. Skąd pan wiedział? Zgadłem.